Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. No dzisiaj troszkę później, 9.40. Marcin Krzywicki, dzień dobry, w rozmowie na 96FM. Nowy tydzień, zaczynamy od rozmowy z senatorem Koalicji Obywatelskiej, Robertem Dowhanem. Dzień dobry panu. Dzień tak. dobry. Serdecznie w studiu Radia Index i witamy też w lockdownie, bo... Od, Od dzisiaj. Marza. Od dzisiaj. Lockdown. Ale jestem w studio. Tak jest. Widzimy się na żywo. Mocno dotykają Pana te obostrzenia, mocno nas dotkną, bo tutaj rozmawialiśmy już przed wejściem na antenę, że nasze społeczeństwo się już tak przyzwyczaiło do tych obostrzeń, że ich zaostrza zaostrzanie czy luzowanie tak naprawdę chyba nie wpływa na, na podejście społeczeństwa. Ja bym się tutaj z Panem zgodził. Myślę, że to się wszystko rozmyło, szczególnie. Po wakacjach ostatnich, gdzie otworzyliśmy wszystko, co było możliwe, wróciliśmy do normalności. Premier rządu zresztą zapewniał, że nie ma się czego bać i wirus jest w odwrocie. Prawda jednak okazała się bardzo brutalna i ten wirus ciągle zbiera żniwo, więc radziłbym naprawdę z dużą dozą ostrożności podchodzić do wielu spraw, szczególnie do takich kontaktów, do których no, oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni i tego pragniemy, ale to zamykanie nas też ma swoje skutki w tym, że tych zachorowań jest bardzo dużo. Natomiast to, co widzimy na ulicach, ten ruch, szczególnie w sklepach, gdzie tych ludzi do tej pory było przecież bardzo dużo, no, takie wrażenie, to co na początku mówiliśmy, że nauczyliśmy się chyba żyć z tym wirusem i tak naprawdę on do nas nie dociera. Z drugiej strony. Ja sam jestem po covidzie i wiele osób takich jak ja przechorowało i ma przeciwciała. E, też dużo osób z dnia na dzień jest zaszczepionych, więc jak gdyby oddala od siebie to widmo ponownego zachorowania. Natomiast no, ten wirus do końca nie jest badany i tak naprawdę nie wiemy e, czy te środki, które w tej chwili są, to są bezpieczne. Ja bym e, apelował o szczególną ostrożność, szczególnie jeżeli chodzi o zakrywanie Twarzy, to znaczy ust i nosa, o noszenie profesjonalnych maseczek, tak żeby nie zrobić przede wszystkim komuś krzywdy, ale też sobie nie narażając się na to, aby ten wirus, który się bardzo szybko rozprzestrzenia, a z tego co wiemy, jeszcze się mutuje, więc, więc nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. Mam nadzieję, że po świętach zacznie się luzowanie. Będzie na pewno cieplej, co nie sprzyja rozwojowi tego wirusa, aczkolwiek w krajach afrykańskich ten wirus też jest i, i mimo że są wysokie temperatury, to się też rozwija, więc no jest wielka niewiadoma. Powiedział pan, że przywołał słowa premiera, że wirus jest w odwrocie, ale jak pamiętam, to wszyscy kandydaci, wszystkich ugrupowań nie bali się wirusa i ruszyli tłumnie do ludzi, także no, kampa kampania ma to do siebie. Wszyscy zapomnieli o wirusie. Ciężko sobie wyobrazić kampanię bez udziału ludzi, którzy w niej startują. Z drugiej strony, na no, przykład od razu poszedł z góry, jak to, jak to się mówi, jeżeli. Kandydat obecny prezydent Andrzej Duda wyszedł do ludzi i brylował wśród tłumów, więc no ciężko, żeby inni kandydaci mówię to o wszystkich siedzieli w domu i rozmawiali przez Skype'a czy inne nośniki. Internetowe z, ze swoimi wyborcami. Ja nie będę Pana pytał o kwestie zdrowotne, bo Pan wirusologiem nie jest, ale jest Pan człowiekiem wywodzącym się z biznesu, więc będę pytał o te kwestie gospodarcze, finansowe, jak będziemy wydobywać się z tej pandemii, właśnie pod tym względem, Pana zdaniem. Jak się wydobywamy? Myślę, że, że wydobywają się nieliczni, co obrazuje prasa i, i telewizja, która ujawnia różnego rodzaju Nieprawidłowości, wręcz skandale, począwszy od początku, kiedy do Polski napływały badziewiaste maseczki i inne tudzież rzeczy, które nie, nie doszły, a, a, a płaciliśmy za to bardzo słono. Ale już poprzez te wszystkie tarcze, które, której numerologii ciężko wymienić, które tak naprawdę też trafiały do nielicznych. Związane to z tym, że, że jakoś wybiórczo traktowano cały całą filozofię gospodarki, całą filozofię działalności gospodarczej, a z drugiej strony nakładano dodatkowe daniny w postaci podatków. Za ostatnie kilka lat, a w szczególności ostatnio, nałożono na nas duży ogrom podatków, do których, jak się pytamy w parlamencie, to, to nie przyznają się, że to są podatki, tylko to są opłaty. Sprowadza się to też do jednego, że, że i tak ludzie mają coraz mniej pieniędzy, chociażby, zapewniono nas, że prąd nie podrożeje, a jednak podrożał i żadne w tej chwili ani dopłaty ani regulacje nie weszły w życie. Patrząc na rachunek to łatwo zaobserwować. Patrząc na rachunek swój za prąd Łatwo zauważyć, że jest jedna pozycja ilość zużytej energii, a chyba 10 albo 11 jest pozycji opłat dodatkowych jeżeli ktoś naprawdę mało korzysta z energii, to tych opłat dodatkowych związanych z tym, że ma prąd w domu, jest więcej niż zużycia prądu. No to są totalne anomalia. Tych przykładów mogę dawać dużo, natomiast jak wiemy, cały świat się z tym zmaga, cały świat pompował olbrzymie pieniądze. Ja myślę, że powinniśmy pójść w kierunku właśnie redukcji. Wszelkiego rodzaju podatków, redukcji danin związanych z ZUS-em i z innymi rzeczami, które płacimy. I wtedy e, oczywiście ulżymy przedsiębiorcom. Z jednej strony e, jakoś to jest dziwnie ukierunkowane, że wybiórczo traktuje się, że jednym coś przysługuje, drugim nie. Powinien być prosty algorytm stosowany dla wszystkich. Nieważne, czy, czy ktoś e, ma mniejsze straty, czy ktoś ma większe straty, no powinien w jakiś sposób. E, Rząd to wypośrodkować i, i każdy mógł z tej tarczy skorzystać. Niestety tak nie jest. My ostatnio w Senacie zgłosiliśmy projekt poszerzający o PKD. To jest system, który, który jest najbardziej sprawiedliwy, ponieważ zawiera w sobie no wszystko, co się wiąże z danym kodem dla działalności gospodarczej. Część z tego przeszło oczywiście w Sejmie, mamy tych rozwiązań w Senacie, zresztą mieliśmy bardzo dużo, można łatwo to sprawdzić na stronach i debatowaliśmy. Pracowita ta kadencja, bo Pan trzecią ta, kadencję zasiada w Senacie. Ta, ta, ta kadencja jest właśnie pracowita i tych rozwiązań dla gospodarki stworzyliśmy bardzo dużo. Niestety, kiedy one nie wychodzą z PiSu, kiedy nie wychodzą z Sejmu i z rządu, no to trafiają albo do zamrażalki, albo, albo po prostu do kosza. Co też nie mogę się z tym pogodzić, bo, bo to są dobre rozwiązania i nie są ukierunkowane na politykę, bo gospodarka rządzi się innymi prawami niż polityka, więc powinniśmy tutaj e, złapać jakiś konsensus. Pewnie ta kadencja pod znakiem COVID-u i pandemii upływa. Czuje się pan już takim doświadczonym senatorem, bo tak jak wspomniałem, to już trzecia kadencja. Każda, każda kadencja jest inna, każda kadencja e, różni się. No mogę powiedzieć, że w pierwszej zaczynałem i koalicja rządząca była platforma IPSL, a ja jestem z platformy, więc byliśmy jak gdyby steru władzy. Później przegrane wybory i nie mieliśmy większości ani w Sejmie, ani w Senacie. W Senacie nawet mieliśmy mierzącą przewagę PiSu, bo było w prawie 70 senatorów z pis W tej chwili mamy jeden głos przewagi w Senacie, a mamy znowu porażkę w Sejmie. Więc każda kadencja, jeżeli chodzi tutaj o rozdawanie kart i decyzyjność jest inna, ale, ale każda jest pracowita, szczególnie teraz, kiedy, kiedy mamy taki ciężki okres. W Lubuskiem Pana mało widać, tak sobie myślę, w tej polityce lokalnej. Nie zabiera Pan zbyt często głosu. Wiem, że jest pan senatorem, że jakby no wiadomo, że Warszawa to jest to jest gdzieś tam miejsce naturalne, ale tak sobie myślę Robert Dochan lubiący zawsze gdzieś tu być na tak zwanym świeczniku. No mało pana tutaj. Mało być może, jeżeli chodzi o, o te spory, które się dzieją, szczególnie na linii urząd marszałkowski, urząd miejski. Natomiast moje biuro jest otwarte, rozmawiamy z ludźmi, piszemy interpelacje, wysyłamy zapytania do. I do ministrów, i do różnego rodzaju organizacji. E, mimo pandemii e, przyjmujemy w, w, w ciągu tygodnia w wybranych godzinach, można z nami się skontaktować. Szczególnie polecam oczywiście internet, bo to jest dzisiaj najszybsza i najprostsza forma, ale dużo spraw takich prowadzimy i oczywiście, oczywiście Warszawa, natomiast no, z racji też e, tego, że kiedyś było mnie wszędzie pełno, dzisiaj. E, to moje życie trochę się zmieniło. A nie, nie, nie uwiera Pana to, nie, że tak jest Pana trochę mniej? No bo Pan nie, lubił gdzieś tam zawsze być na tych scenach. Tak, ale czo, czo, mijają lata, człowiek, człowiek też zmienia e, swój pogląd na otaczającą rzeczywistość i myślę, że bardziej m, wtedy byłem aktywny poprzez działalność w klubie żużlowym. Dzisiaj od e, trzech lat nie, nie prowadzę żadnych działań związanych z klubem, nie uczestniczę w pracach ani... Nie jestem do tych prac też zapraszany. Ale w eee... klapie, przepraszam, w marynarce jest mysz? No, jest w klapie marynarki w sercu. Myszka, myszka jest, jest to moje, można powiedzieć, całe życie, bo od maleńkości gdzieś z tym sportem człowiek był związany poprzez kibicowanie i później aktywny udział w zarządzaniu klubem. Też mam tą przyjemność, że uczestniczyłem w wielkich wydarzeniach, w zdobywaniu medali i imprezach, które robiliśmy. Razem z całą grupą. A ludzie i kibiców często pytają, i, co tam panie w falubazie o, jeszcze? I, no byłem przekonany, że, że ten temat powoli wygaśnie, ale muszę powiedzieć, że bardzo dużo dostaję korespondencji, i bardzo dużo, szczególnie jak, jak mamy jakieś takie zawirowania w klubie albo porażki, więc dużo dostaję i. SMS-ów i, i przez Messengera i, inny, I inne nośniki. Spowiada. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. A coś, coś powiedzmy w tym stylu, ale odsyłam zawsze do y, y, nowych władz w klubie. Ja uważam, że każdemu trzeba dać szansę. Ja też nie byłem alfą i omegą i na początku popełniłem masę błędów i wydawało mi się, że sport jest prosty i sport jest przewidywalny i sport żużlowy można zaplanować na papierze i y, dobierając i zawodników, dobierając budżety, Myślałem, że mam e, wszystko zrobione, a rzeczywistość przychodziła całkiem inna i na pewno te kilka a, sezonów, które poprzez różnego rodzaju porażki i, i naukę, e, nawet z kolegami prezesami, którzy jedno ustalali, a za chwilę e, były inne rozdania pod stołem, więc, więc e, miałem dobrą naukę, dlatego później... E, a z tej, wychodziło nauki, nam jak, jak a z tej wychodziło. nauki na przykład prezes Wojciech domagał obecny sternik korzystać, dzwoni do pana, radzi się? E, z, no muszę powiedzieć, że nie, aczkolwiek e, e, tak naprawdę Wojtka e, sam przyciągnąłem do klubu i przez wiele lat współpracowaliśmy, ale być może sobie świetnie radzi i takiej pomocy nie potrzebuje. E, myślę, że, że jeżeli będzie, będzie chciał do mnie zadzwonić, mój numer ma. Ja odbieram telefony od ludzi, więc zapraszam. Czyli daleko jest pan od tego falubazu? Tak? tak, jestem daleko. Kiedyś sobie tego nie wyobrażałem. Myślałem, że ten falubaz ciągle będzie koło mnie i nawet jeżeli już tam gdzieś odszedłem, nie byłem prezesem, to był Marek Jankowski, był później z dziś u tym Jakoś tak żyłem z nimi blisko i, i starałem się uczestniczyć. Ten jeden fotel był zawsze do, no, przygotowany. No, no tak się mówi, ten, ale, ale. Kontrolę trakcji trzymałem. Ale, tak? ale faktycznie gdzieś byłem bardzo blisko. Natomiast e, e, dzisiaj e, nie to, że czuję się inaczej, ale nauczyłem się żyć bez żużla e, w sensie takim, że e, planuję sobie weekendy. Szczególnie wakacyjne, kiedyś Czyli nie brakuje. Kiedyś nie tak. było tego do, to do pomyślenia, bo człowiek od piątku już żył, jaka pogoda, czy bilety się sprzedadzą, czy tor będzie dobrze zrobiony, czy zawodnik na Grand Prix się nie rozwali yy, i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy składowych było bardzo dużo, a dzisiaj yy, ja mam weekendy wolne. Ja cenisz sobie pan ten święty spokój, tak polubić. Naprawdę nas. naprawdę sobie cenię i dziękuję i yy, 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 panu Biękowskiemu i Wojtkowi Domagalej, i, 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 i Januszowi Kubiskiemu za to, że dali mi ten święty spokój i w jakiś sposób uwolnili mi od żużla. I nie mówię tego z przykrością, mówię to, że czasami potrzebny jest taki moment, żeby poczuć, że też inne rzeczy są wartością, jak właśnie święty spokój, jak czas dla siebie, jak czas dla rodziny, jak te weekendy, których nie miałem, wakacje, których nie miałem, ale ja nie jestem daleko od żużla, bo spotykam się z PZMOT-em. A widzimy Nawet miałem... jeszcze w żużlu w przyszłości? Nie. nie mówię, że w falubazie, ale gdzieś około żużlowi? Nie, nie, nie. Miałem zaproszenie do jednej z organizacji międzynarodowych, jeżeli chodzi o żużel. Natomiast dzisiaj działam w pkol u w jednej z komisji marketingowych. Bardzo sobie to cenię, bo przez to poznaję i poznałem bardzo, znaczy bardzo wszystkich naszych olimpijczyków i, i sportowców i tych, którzy już nie żyją. Jak nasze Szewińska, ale też naszą historię olimpijczyków, którzy zdobywali medale, zresztą z takimi też pracuję w parlamencie. I to co powiedziałem, że z tym sportem ciągle mam kontakt, ale dzisiaj, jak jest, jak idzie liga, no to czy jestem nad morzem, czy jestem w górach, czy jestem w domu, czy jestem gdziekolwiek na świecie za pośrednictwem telewizji i redaktora Noskowicza naszego tutaj wspólnego wychowanka Zielonogórskiego e, na Falubazie na Falubazie okay. mówię na sporcie Falubazu e, czerpię tą przyjemność i oglądam oczywiście przeżywam kibicuję bardzo mocno niech pan drużynie powie z Zielonej Góry Ja powiem na to, że jak sportowo ten Falubaz pan ocenia, jakie daje pan szanse tej drużynie, bo o oni się mówi niekoniecznie zbytnio optymistycznie no tak, jest wielka niewiadoma. Te transfery i te zakupy jakoś tak bardzo dziwnie przebiegały, ale na szczęście regulamin pozwolił, żeby uzupełnić skład myślę o dobrych zawodników. Jak będzie wyglądała drużyna, no, tego nie wiemy, aczkolwiek życzymy, żeby ten playoff gdzieś był w zasięgu. Fachowcy mówią, że będzie ciężko. No, nie wiem, ja i my pewnie sobie życzymy, żeby tej walki było jak najwięcej. Natomiast yy, mm, chciałem o czymś powiedzieć i straciłem wątek. A, chciałem powiedzieć o drużynie Zgorzowa, która w tamtym roku przegrała 6 czy 7 spotkań z rzędu. E, później, poprzez zmianę regulaminową, dobrała jednego zawodnika i diametralnie ta drużyna się zmieniła. Zaczęła wygrywać wszystkie spotkania, no, trochę też e, dzięki e, m, tej sytuacji w Częstochowie, ale ale myślę, że i tak w playoffach by powalczyła no i, i doszła do wielkiego finału. No to, to jest przykład na to, że w sporcie nie należy składać broni, że, że co chwila dzieją się takie rzeczy nieprzewidywalne, do których dochodzi, więc ja trzymam kciuki i trzeba jechać do przodu, trzymać gaz. Jak to mówił Andrzej Chuszcza, że on tylko trzymał gaz zawsze. Nie wie, co tam z tyłu się działo za nim, więc zresztą wszystkiego najlepszego, bo Andrzej X miał swoje kolejne urodziny. Tak jest. Zdrowia I te, i, życzymy. I też jest przykładem człowieka, gdzie poprzez sport, poprzez swoją osobowość doszedł do tego, że dzisiaj jako jeden z licznych Polaków ma można powiedzieć swój pomnik. No tak i rondo. Żyć. Tak jest. Zdrowia życzymy Panu Andrzejowi. Mysz w klapie się błyszczy, więc Falubas w sercu By, dalej była, jest. Była kiedyś taka seria. I ten żużal nam trochę zjadł tę rozmowę, no ale nic nie szkodzi. Będzie okazja, żeby inne tematy przy Jest dużo śmiesznych sytuacji pojawiąc, w Warszawie, bo przeważnie jak jestem na spotkaniach gdzieś w ambasadach czy z ludźmi którzy nie do końca wiedzą o sporcie żużlowym, tak się bardzo przyglądają i próbują rozszyfrować, co tu ten człowiek ma w klapie. Przeważnie każdy nosi flagę, albo jakieś znaczki firmowe, albo, albo, partyjne. Inne, albo partyjne, a tu jest myszka nasza. Klopkę stawiamy, panie senatorze. Wszystkiego dobrego. Robert Dowhan, senator Koalicji Obywatelskiej był naszym gościem. To była rozmowa na 96FM. Marcin Krzywicki, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.